Kajetan, nie jesteście jednak ekipą, która dołączyła do półfinalistów, ale jeszcze w drugiej połowie prowadziliście z Lowlanders Białystok i naprawdę ten mecz mógł różnie się potoczyć. Jak z twojej perspektywy jako defensive backa mogłeś ocenić to, co się działo na boisku w Białymstoku? Wiesz co, popełniliśmy dużo więcej błędów. Ten import 44 Colby robił niesamowitą robotę. On tak naprawdę spowodował 4-5 fumbli w naszej drużynie, plus ten na formacjach specjalnych. No i to zaważyło tak naprawdę. My w drugiej połowie zatrzymaliśmy chyba dosłownie jeden drive i systematycznie biegali, rozbijali nas i no, zasłużenie wygrali tak naprawdę w tym momencie. Co do przebiegu, no bardzo chcieliśmy wygrać, nawet zaczęliśmy defensywą specjalnie, żeby ruszyć, no ale potoczyło się tak, jak się potoczyło, interception, fumble, 14-0, to troszeczkę nas wybiło, potem wróciliśmy. Lowlanders jest bardzo doświadczeni, no 3 razy mistrz Polski, wrócili starzy zawodnicy, którzy wiedzą, jak grać w futbol, no i zawsze przeciwko nim się bardzo ciężko gra. No właśnie, bo tu miałem zapytać o ten start meczu. Dlaczego 0-14 i dwa wasze tak naprawdę proste błędy w ofensywie sprawiły, że Lowlanders wam odskoczyli? No i pewnie też plan gry wtedy już zupełnie inaczej wyglądał. Jak to ty oceniasz? No, my do planu gry ofensywnego nie mamy nic do powiedzenia tak naprawdę, bo to się odbywa za naszymi plecami i Troy jako trener jest świetny. Miał coś, przygotował jakieś 2 błędy, chyba nawet w ogóle pierwszy albo drugi interception naszego rozgrywającego przez cały sezon, więc tam chyba był cover 3, z tego co mi się zdaje, za niska piłka poszła, więc zgubiona później piłka, więc no wykorzystuje się takie sytuacje. Lowlanders są doświadczeni, no jak dostają szansę, to ją wykorzystują i 14-0 się robi i wtedy plan trzeba troszeczkę zmieniać. Chociaż tak naprawdę pod koniec dogoniliśmy, mieliśmy później i tak piłkę, zaczynaliśmy od tego i tu liczyliśmy na to, że zdobędziemy te punkty. No ale wynik jest 48-39, tak skończyliśmy, niestety. No tak, a Kajetan, wracasz na przyszły rok do Warsaw Mets, jak to wygląda? Jaka jest twoja sytuacja kontraktowa? W tym momencie rozważam, to znaczy mam troszeczkę pracy jako w Motorze Lublin, gdzie tam zdobyliśmy awans i rozwijam się. No mam niedosyt, czuję, więc na ten moment jestem zły po przegranej i chcę zagrać jeszcze kolejny sezon. Zdrowie mi pozwala. Więc nie mówię tak i nie mówię nie. Nie chciałbym teraz podejmować pochopnej decyzji, ale u mnie głód zwycięstwa jest cały czas bardzo duży. Okej, to ty nie mówisz tak, ale ja ci powiem do zobaczenia na boiskach futbolowych. Dzięki. Dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie.